Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i dzielę się słowem, które jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej w 10 rozdziale 3 wierszu. Poszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i rzekli do niego: tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój, aby mi służył. Natomiast w liście apostoła Pawła do Galacjan w 5 rozdziale 1 wierszu takie słowo czytam: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Moi drodzy, te dwa fragmenty biblijne mają taki wspólny mianownik i to jest kwestia wolności. W pierwszym fragmencie chodzi o wyzwolenie spod jarzma Egipcjan. Chodzi o to, że Aaron i Mojżesz mają pójść do Faraona i domagać się z Bożego mandatu, z Bożego ustanowienia zwrócenia wolności Hebrajczykom. A ten drugi pawłowy fragment, mowa jest o tym, że Chrystus wyzwolił nas do wolności, żebyśmy byli wolni. No z tą wolnością jest problem. Oczywiście jesteśmy zniewoleni grzechem. Ciąży na nas grzech pierworodny i ciągnie nas cały czas do dołu. Można powiedzieć, chcemy dobrze, chcemy żyć pobożnie, chcemy przestrzegać przykazań, ale coś gdzieś tam za tą nogę albo z tyłu nas pociąga i nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Z drugiej strony wiemy, że wolność daje nam Chrystus, że jako ochrzczeni, jako chrześcijanie, jako ci, którzy ufają Chrystusowi, Jemu się powierzają, jesteśmy zbawieni i nie jest to nasza zasługa, tylko jest to dar, który przychodzi z zewnątrz. Czyli zauważamy, że z jednej strony mamy grzech pierworodny, jako tę siłę ograniczającą, pozbawiającą nas wolności, a z drugiej strony mamy wolność w Chrystusie, która przychodzi z zewnątrz, która jest nam obca, która jest właśnie tym darem przez nas doświadczanym i otrzymanym. Czyli jakby dwa skrajne, oddzielne, wykluczające się wzajemnie bieguny. No i dla człowieka pojawia się ten problem, że skoro tkwi między tymi biegunami, to jest w napięciu, jest pośrodku. No i raz tego Pana Boga posłucha, a raz zgrzeszy. I to napięcie powoduje, że nie jesteśmy w stanie tak do końca się odnaleźć. No bo z jednej strony jest grzeszność, są namiętności, pożądliwość, która jest korzeniem wszelkiego zła, bo od niej zaczyna się właściwie łamanie przykazań wszelkich. No a z drugiej strony ta zewnętrzna, obca sprawiedliwość Chrystusa, która nas dotyka, obejmuje i mówi: jesteś wolny, ja cię wyzwalam. No, dopóki w doczesności tkwimy, dopóki żyjemy, jesteśmy w tym napięciu pomiędzy. I chodzi o to, żeby zawsze wybierać tą wolność, która jest w Chrystusie, żeby się starać, żeby to napięcie miało zawsze szalę skierowaną bardziej ku Chrystusowi i ku wolności, która od Niego wynika i ku radości zbawienia, niż ku grzechowi. Tutaj mamy się kontrolować, tutaj mamy nasze postępowanie, nasze słowa i nasze zaniedbania poddawać osądowi Ewangelii i według niej postępować, co oczywiście jest zadaniem bardzo trudnym, ale nikt nie powiedział, że chrześcijaństwo będzie zadaniem łatwym, prostym, zawsze przyjemnym i bezkonfliktowym. To są zawsze dylematy, to są zawsze wybory, ale musimy pamiętać o tym, że grzech jest zawsze zniewoleniem, a u Chrystusa jest wolność, wolność ku temu, co dobre, i ku tej wolności my się mamy skłaniać. No, na szczęście Pan Bóg wyposażył nas w jakieś narzędzia, typu właśnie nasz rozum, typu moralność, typu tego, że jesteśmy w stanie rozstrzygać i oceniać. Więc zawsze warto zastanowić się, stojąc przed dylematem, co jest bliższe Ewangelii, co jest bliższe posłuszeństwu Jezusowi Chrystusowi. Żeby to nie była tania łaska, jak pisał Bonhoeffer, i żeby tej Bożej miłości nie nadwyrężać. Napięcie między tymi dwoma biegunami jest wpisane w chrześcijaństwo i ja życzę wszystkim wam, sobie samemu zresztą też, żebyśmy codziennie wybierali mądrze, żebyśmy codziennie dokonywali tych wyborów chrystusowych, a nie ludzkich, a nie grzesznych. I żeby w ten sposób ta wolność, która jest w Chrystusie, była nam też bliższa i stawała się naszym codziennym doświadczeniem. Niech nam Pan Bóg w tym błogosławi. Dobrego też
i błogosławionego, radosnego dnia.